We'll be right back. Dobrze Państwu. jesteśmy przed szpitalem specjalistycznym w Sanoku. Oddział neurologiczny dzisiaj jest otwierany, a ja rozmawiam z panią poseł Elżbietą Kaciejską. Pani poseł, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani poseł, kilka miesięcy temu rozmawialiśmy i pani mówiła, udało się nam zdobyć kilka milionów złotych na oddział specjalistyczny w Sanoku. Dzisiaj jest finish działań, prawda? No tak i myślę, że radosny finisz i dla szwitala, bo ten oddział był w okropnych warunkach, nieprzystającym na, do dzisiejszego okresu i myślę, że wszyscy chorzy, którzy tutaj trafią, będą mieli nie tylko warunki, ale wspaniałą opiekę i profesjonalny sprzęt. Oby jak najmniej ludzi trafiało oczywiście. I ja cieszę się bardzo, że y, udało mi się, pochwalę się, y, dodać kropkę nad i, prawda? Bo to był wnios do rezerwy premiera Rzeczpospolitej Polskiej, a tych wniosków jest bardzo dużo i trzeba gdzieś tam wesprzeć, przekonać, że. Tutaj będzie ta realizacja, tej inwestycji szybko zrobiona. Tutaj jest ta potrzeba. Cieszę się bardzo, że po rozmowie, tak naprawdę w krótkim czasie, została podjęta pozytywna decyzja. Ale też trzeba pogratulować, że ci wszyscy, którzy nadzorowali budowę, którzy prowadzili inwestycje, też spisali się na medal, bo w krótkim czasie wspaniały oddział no to coś fantastycznego. Pani poseł, ten szpital 120-letni jeszcze kilka lat temu wyglądał dał strasznie. Dzisiaj widzimy, że Szpital Sanocki to nie ten sam szpital, który był kilka lat temu, prawda? To prawda, bo i lądowisko, i kardiologia wspaniała, i wiele, wiele oddziałów po generalnym remoncie, więc, więc na pewno wielu, którzy tutaj przyjeżdżają, a mają porównanie z innych szpitali, są zaskoczeni, zdziwieni i pozytywnie zaskoczeni. I ja się cieszę bardzo, że tak się dzieje, bo tak się powinno dziać, ale te to jest konsekwencją aktywności dyrektora, menadżera, który jakby ma plan i go konsekwentnie realizuje. Po drodze przekonując ludzi, że warto wesprzeć, warto pomóc, warto na ten szpital postawić, na ten czy inny, oczywiście, bo tutaj są ludzie, którzy wiedzą, co chcą w służbie zdrowia zrobić. Tu są ludzie, którzy zarządzają dobrze tą służbą zdrowia dla, dla pacjentów. Ten szpital to nie tylko mieszkańcy Sanoka i Powiatu, ale to również mnóstwo, kilka milionów turystów, którzy przyjeżdżają w Bieszczady, prawda? Tak, to nie tylko turyści, ale też z innych obszarów tej części naszego województwa trafiają pacjenci, a czasem też i z zewnątrz, bo nie wszędzie przecież są wszystkie tak profesjonalne oddziały. No i dobrze, bo XXI wiek wymaga tego, żeby naprawdę ten pacjent miał ten szybki, łatwy dostęp, do wszystkich metod yy, i urządzeń, które funkcjonują w świecie. Dokładnie w Krośnie ostatnio otwarcie kilkanaście sal operacyjnych, to też kolejne pieniądze. I pani jako europoseł dobrze wie, że bez pieniędzy z Unii Europejskiej nie dałoby się nic zrobić. No, Panie Redaktorze, umówmy się, że to wszystko, co się dzisiaj zmienia. W Polsce i w województwie podkarpackim, co jest tak y, namacalne, to, to tego kroku olbrzymiego nie zrobilibyśmy, gdyby nie środki unijne, bo wyposażenie szpitali, y, infrastruktura szpitalna, ale i drogowa, i szkolna, i publiczna to wszystko dzieje się z udziałem dużym udziałem środki, środków Unii Europejskiej I ja cieszę się, że Podkarpacie, że samorządowcy Podkarpacia, że menadżerowie zarządzający firmami na Podkarpaciu umieją te pięć minut i te środki unijne, jakie płyną dużym strumieniem do Polski na Podkarpacie wykorzystać dla nas, dla mieszkańców, dla rozwoju. Ale mówiąc o służbie zdrowia, trudno nie powiedzieć o tych nieszczęsnych kolejkach, które są. Pani poseł premier powiedział, macie trzy miesiące na to, żeby... Przygotować plan, bo zlikwidować się nie da, ale przygotować plan, Jak, co zrobić, żeby tych kolejek nie będzie. Uda się? E, ja myślę, że pan premier jest, jest już zdeterminowany, bo te działania tak naprawdę powinny być skończone już dawno temu, bo zdrowie powinno być tematem, który nie dzieli, a łączy, który nie jest. W żaden sposób rozgrywany, blokowany, ale że wszyscy liderzy partyjni siadają do wspólnego stołu i rozmawiają na temat rozwiązań, jak najlepszych dla e, służby zdrowia, dla pacjentów. I mam nadzieję, że pan premier konsekwentnie za trzy miesiące zapyta ministra, jakie są efekty, i będziemy mieli decyzję. Ale nie udało się wielu ministrom, nie udało się wielu premierom. Taka jest prawda. Czy uda się? To nie jest łatwa sprawa. Nie, to nie jest łatwa sprawa. Oczywiście i też mieszkańcy muszą mieć świadomość, że no, też człowiek, każdy chce jak najlepiej być zdiagnozowany. Często też te kolejki wynikają z tego, że ludzie umawiają się do kilku specjalistów w tej samej dziedzinie, żeby jak najszybciej dostać się do jednego z nich, z nich więc to wszystko będzie zweryfikowane. Natomiast oczywiście zawsze koszula najbliższa ciału i myślę, że my na Podkarpaciu powinniśmy się cieszyć z tego, że w razie nieszczęśliwych wypadków to mamy helikoptery, prawda? mamy dobrze przygotowane sale intensywnej, terapii, ojomy, mamy zaplecze i mamy dobrych ludzi. I to jest bardzo ważne. Kolejki w każdym kraju Unii Europejskiej są. Są lepsi, gorsi lekarze, są mniejsze i większe oczekiwania. Nie jest to takie proste. Społeczeństwo się starzeje, więc też trzeba na to zwracać uwagę. Ale ja cieszę się, że środki unijne też dużym strumieniem idą na wsparcie takich rozwiązań jak służba zdrowia. No właśnie, nowa perspektywa finansowa też mówi o sporych pieniądzach. Czy tam będą również pieniądze na służbę zdrowia? E, wie pan co? No, Część środków, czy, czy w ogóle na co będą przeznaczane środki unijne, Unia Europejska tworzy jakieś rysy, natomiast szczegóły to już pozostają tutaj na miejscu. Jest wiele programów i do tej pory było do doposażenia, wyposażenia, wsparcia, które służyły służbie zdrowia i były finansowane ze środków unijnych, więc myślę, że dalej tych wiele programów będzie funkcjonowało. No wiele szpitali jeszcze na rzekach, jak na przykład Szpital Jasielski na, na salę operacyjną. Czy, czy takie szpitale e, mogą znów liczyć, że jakieś fundusze, jakieś środki znajdą się e, dla e, pomocy w ich programach? Ja bym bardzo chciała, ale też jeszcze po szpitalach. Dzisiaj byłam e, w Nisku i, i wiem, że też dużo zależy od menadżera, jak zarządza, bo wie Pan, zawsze można powiedzieć, że no ja czekam, aż skądś te pieniądze wezmą. Niestety menadżer też bierze, że same pieniądze nie przyjdą. Ja wiem jak ile gimnastyki, ile przekonywania jest ze strony tutaj pana e, dyrektora Siembaba, aby e, to wszystko stworzyć i się udało, czyli można, można. A ja dziękuję, rozmawiałem z panią Elżbietą Kaczyńską eurodeputowaną do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję, do widzenia.